Już dzisiaj, czyli w poniedziałek, 27 lutego, rozpoczynają się kwalifikacje do mistrzostw FIFA Ultimate Team w Polsce i ja po raz pierwszy tak naprawdę na poważnie wezmę w tym udział. Chociaż to z tym na poważnie tutaj troszkę jednak bym się wstrzymał. Natomiast no z pewnością chcę osiągnąć jak najlepszy wynik. Oczywiście praktycznie w 100% pewne jest to, że się nie zakwalifikuję, bo aż tak dobry to ja nie jestem. Dobrego składu też w zasadzie nie mam. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest fajna sprawa, żeby się przede wszystkim sprawdzić na takiej arenie krajowej, jak to się tutaj wypada, no i przede wszystkim również mam nadzieję miło spędzić czas tego wieczoru, chociaż rozpoczyna się to o 18, także może jeszcze nie wieczór, ale taki późne popołudnie, ale skończy się na pewno wieczorem. Tak czy siak, dzisiaj, w dzisiejszym materiale, który właśnie teraz oglądacie, przedstawię wam mój skład, którym w tych mistrzostwach FIFA Ultimate Team w Polsce FIFA 17 będę się mierzył. Także słuchajcie, mój skład prezentuje się następująco. Będę wam tutaj wszystko przedstawiał po kolei, od bramkarza aż po napastnika. Generalnie zasady tej kwalifikacji, jak i pewnie samego już turnieju, który odbędzie się stacjonarnie w Katowicach, w Spodku, są takie, że nie można przeprowadzać zmian po spotkaniu, żadnych zmian, oraz nie można oczywiście używać kart atrybutów, które by tutaj nam podniosły umiejętności, jak i statystyk dla piłkarza. Także może te atrybuty to niezbyt, że tak powiem, są używane, więc niewiele to wprowadza, ale jeśli chodzi o same zmiany, to jest bardzo według mnie dobra informacja, bo nie będzie osób, które tak naprawdę mają gówniane karty w podstawowym składzie, a od razu od pierwszej minuty wpuszczają na przykład Ronaldo, a cały skład jest powiedzmy z Premier League, tak? Czyli wiecie, o co chodzi. No i mogę przechodzić do tak naprawdę przedstawienia mojego składu. Rozpoczynamy od pozycji bramkarza. Tutaj mamy Ralfa Fermana, który w wersji podstawowej tej karty rozegra dla niej ponad 190 spotkań. Ostatnio zakupiłem jego wersję ulepszoną, wersję Team of the Group Stages. No i muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie to jest najlepszy bramkarz w grze i ta karta jest jeszcze lepsza niż ta podstawowa. Naprawdę to, co on czasami potrafi w meczu wybronić, to przechodzi ludzkie pojęcie i naprawdę wam go mogę bardzo serdecznie do składów, szczególnie z Bundesligi, polecić. Przechodzimy do prawej obrony. Tutaj mamy, zdaniem wielu, najlepszego obrońcę prawego w grze. Ja do tego zdania się, że tak powiem, podpinam. Kai Walker, 80 spotkań dla mnie. No nie patrzymy na statystyki bramkowe, czy tam jeśli chodzi o asysty. Natomiast jeśli chodzi o obrońcę, no to ma wszystko to, co ja u bocznego obrońcy kocham, czyli tempo oraz to, że podłącza się często do akcji i to jest naprawdę, naprawdę przydatne. Lecimy dalej. Jego partnerem, tak naprawdę jedynym z ligi, jest Chris Smalling, czyli kolejna karta, która uważana jest za jedną z najlepszych na swojej pozycji w grze. Osobiście Chrisa Smallinga na początku nie używałem, natomiast gdy go już zacząłem używać, to nie mogę przestać, bo naprawdę jest to karta fenomenalna, no i świadczy o tym chociażby fakt, że osoby, które mają po milion końców na koncie, w dalszym ciągu używają właśnie karty Chrisa Smallinga. Także no tutaj daje zgranie oczywiście Walkerowi. No i lecimy dalej. Naldo, dla wielu z was może to być dosyć, że tak powiem, dosyć dziwna opcja, bo ma przecież pracowitość wysoką w ataku, ale mi absolutnie nie wybiega. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Niektórzy z tą pracowitością, na przykład Hummels, wybiegali mi strasznie do przodu. Naldo absolutnie tego nie robi. Dodatkowo jest niesamowicie wysoki, 1,98 m, przez co ma długie nogi i bardzo często ratuje właśnie w wielu sytuacjach tą długością nóg. I ja wiem, o czym mówię, bo używam go od początku FIFA, co zresztą widzicie, 191 spotkań dla mnie, 5 bramek, 2 asysty, 19 żółtych kartek, 2 czerwone. Natomiast jeśli chodzi o ogólne statystyki, to jak się spisuje, to naprawdę wam go mogę polecić. Lecimy dalej. Na lewej obronie Wendel, czyli zawodnik Bayeru Leverkusen. 204 spotkania dla mnie, również używam go praktycznie od początku. No i co tu więcej mówić? 13 asyst dla klubu, to chyba mówi wszystko. Kolejny bardzo zbliżony obrońca, jeśli chodzi o umiejętności do Walkera, więc po dwóch bokach obrony mam dwóch wspaniałych obrońców, przepraszam, że tak minąłem. Lecimy już do środkowej pomocy, rozpoczynamy to wszystko Renato Sanchezem, czyli kartą, którą również gram od początku FIFA, natomiast na początku używałem wersji Once to Watch, bo liczyłem na to, że będzie on dostawał jakieś informę, przez co ta karta by szła w górę, bo i tak jest niesamowita. No niestety Renato Sanchez w Bayernie, jak wiemy, nie gra zbyt dużo, więc postanowiłem sprzedać tam tą kartę, bo chodziło po 100 tysięcy i gram wersją normalną, którą gra się po prostu solidnie. Fajerwerków nie ma, ale gra się naprawdę solidnie. Środkowy pomocnik defensywny, jako jedyny w moim składzie, to Luis Gustavo wersji Movember. Trafiłem tę kartę w paczce niesprzedawalnej.
więc skoro już ją miałem, to zacząłem ją używać i naprawdę bardzo, bardzo przydatny zawodnik w mojej drużynie. Wysoki, może nie jakoś bardzo, ale wysoki na tym środkowej pomocy, przez co wygrywa często główki, no i wysoka pracowitość w obronie, tak? Czyli zawsze pozostaje tam z tyłu, dzięki czemu mam więcej zawodników z tyłu, no i dodatkowo czasem potrafi też bramkę strzelić, zaasystować, więc jak dla mnie naprawdę ważne ogniwo tej drużyny. No i trzeci środkowy pomocnik, ostatni już, to Julian Draxler, czyli karta, w której jestem zakochany. Absolutnie nie spodziewałem się, że tak genialnie tą kartą może się grać, a gra się po prostu fenomenalnie. 203 spotkania dla mojego klubu, 58 bramek, 42 asysty. To jest magia, a jego rzuty wolne to jest inny poziom. 9 na 10 rzutów wolnych wykonywanych właśnie Draxlerem. Oczywiście mówię o takich pozycjach w miarę dobrych do oddania strzału, kończy się bramką, więc to jest bardzo ważna karta w tym składzie i za nic się ciebie bym ją nie wymienił, ewentualnie za jego wersję jakąś ulepszoną, ale dobrze wiemy, że odszedł do PSG, więc musiałbym tutaj jakoś narodowościowo to wszystko łączyć. Tak czy siak w wersji podstawowej też jest niesamowicie dobry. Przechodzimy do linii ataku. Prawy napastnik Arjen Robben, czyli karta, o której robiłem już odcinek jakiś czas temu. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie was zapraszam, bo super odcinek wyszedł. 204 mecze dla mojego klubu, 123 bramki, absolutny lider, jeśli chodzi o tę statystykę w moim klubie. Do tego 67 asyst. No ja osobiście również nie spodziewałem się, że zawodnik mający tylko dwie gwiazdki słabszej nogi może być tak śmiercionośny, a jednak ta lewa noga, która jest po prostu z innej planety, robi różnicę i robi różnicę naprawdę sporą, więc również za nic bym go po prostu na tym prawym napastniku nie wymienił, chociaż wiem, że są tam zawodnicy pokroju Dembele, Ousmane Dembele, który również jest przecież niesamowity. Natomiast tutaj Robben oczywiście zostaje lewym napastnikiem. Tutaj ma skrzydłowego, ale on też gra na lewym napastniku. Jest Kingsley Coman, używałem Robbena, przepraszam, Royce'a, natomiast pozostaje przy Comanie, bo gra mi się nim po prostu lepiej. Nie wiem czemu, nie mam zielonego pojęcia czemu, natomiast Coman gra lepiej i od kosa i od Royce'a, ewentualnie może ten Dembele na lewym napastniku by lepiej grał, tego nie próbowałem, ale Coman zostaje, no i to jest kolejna bardzo, bardzo solidna karta w tym składzie. I na napastniku pewnie przez wielu z was najbardziej, że tak powiem, niespodziewana karta. Thomas Müller w wersji Squad Building Challenges, które oczywiście wykonałem, gdy było ono do zrobienia, trwało jeden dzień, więc trzeba było się śpieszyć. Cóż mogę powiedzieć, nie jest to napastnik, który odpowiada mojemu stylowi gry, ale te bramki co jak co strzela, więc jako że nie mam innego lepszego napastnika z Bundesligi w klubie, którego bym tutaj mógł użyć, no to Thomas Müller sobie na tym napastniku gra. No i muszę powiedzieć, że jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Oczywiście gdybym miał tak jak kiedyś, na początku, gdy tak troszkę zagrywałem się w Foot Champions, miałem Aubameyanga, no to Aubameyang był lepszy, bo ja wolę szybszych napastników, ale Thomas Müller naprawdę daje radę i mam nadzieję, że również i dzisiaj w mistrzostwach Foot w Polsce sobie radę da. Także tak prezentuje się cała jedenastka. Piszcie, co o niej sądzicie, co byście ewentualnie tutaj zmienili. No i napiszcie również w komentarzach, czy bierzecie dzisiaj udział w kwalifikacjach. Są kwalifikacje na Xbox One, które będą chyba jutro, a dzisiaj są na PlayStation 4. Także piszcie, czy będziecie swoich sił próbować. Może traficie na mnie, może ja na was trafię w brakecie, kto wie. Niech wygra lepszy w takim wypadku. A mi nie pozostaje nic innego, jak w tym momencie z wami się pożegnać. 10 tysięcy złotych w puli do wygrania. Także jest o co grać. No i słuchajcie, ja wam życzę powodzenia. Jeśli wam się ten materiał spodobał, to zostawcie kciukacza w górę. Zostawcie również subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale Swiwy, a za kilka dni w podsumowaniu z pewnością pierwszych kwalifikacji do Mistrzostw Foot FIFA Ultimate, Mistrzostw Foot w Polsce. Tak chyba wystarczy mówić. Tyle ode mnie, mówił Goldzar. Na razie.